Siemanko. Drodzy widzowie, witajcie na kanale Yuki Desan. Ja jestem Łukasz i w dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o Naruto, a dokładnie o trzeciej serii Boruto. Ale żeby zacząć rozmawiać w ogóle o Boruto, trzeba cofnąć się troszkę wstecz. Znacie ogólnie serię Naruto? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzach, jakie macie z nią wspomnienia. Moje zaczęły się ponad 20 lat temu, jeszcze za czasów, kiedy nie było ogólnie dostępnego internetu i trudno było jakiekolwiek odcinki pozyskać. Wiązało się to z pozyskiwaniem płyt nagrywanych bądź kaset VHS. I powiem wam, że jeżeli chodzi o samą serię Naruto, to była to chyba jedna z pierwszych, powiedzmy druga seria, która tak naprawdę, którą oglądało się z pełną świadomością, że jest to anime. Bo wiadomo, było kiedyś Polonia 1, tam było Gigi, tam był generał Daimos, kapitan Tsubasa, wcześniej też była Czarodzika z Księżyca. Natomiast dopiero Dragon Ball oraz Naruto, no i jeszcze Pokémony, to była pełna świadomość tego, że ogląda się japońską animację zwaną anime bądź manga, prawda? No, o Dragon Ballu to w ogóle była osobna historia, bo jak seans był na RTL 7, to pamiętam, że podwórko pustoszało, wszyscy szli na seans, a potem po seansie spotykaliśmy się i były rozmowy na temat tego, jak to każdy przyjął po swojemu odcinek. Były też, pamiętam jeszcze, jak była ta seria właśnie na Polonii 1, Tsubasy, no to niejednokrotnie wychodziło się i się testowało strzały łączone z kumplem Misakiego i Tsubasy, albo próbowało się zrobić w murze strzałem Kojiro dziurę, nie? Były takie jazdy. Natomiast wracając do Naruto, moi drodzy, no to moja pierwsza styczność z tą serią była 20 lat temu ponad i pozyskałem kilka płytek, pamiętam wtedy jeszcze w jakości RMVB, które no, pozwoliły się zapoznać się z tą serią, było tam z 20-30 odcinków. Czyli było to początki, kiedy ta seria ukazywała się, była emitowana w Japonii. Wtedy jeszcze nie było polskich napisów, więc człowiek przyswajał to wizualnie i cieszyło go to, co się dzieje na ekranie. Dopiero potem od jakiegoś 40-50 odcinka już miałem możliwość oglądać to z napisami troszkę lepszej jakości. No ale wiadomo, kwestia pozyskiwania anime w latach 90., w początkach 2000 to była w ogóle inna bajka i jak ktoś żył w tamtych czasach, to wie, o co chodzi. No, a akurat fajny temat na kolejny odcinek. Jakbyście chcieli zobaczyć taki odcinek, dajcie znać w komentarzach. I powiem wam tak, kwestia samego tego teraz Naruto. Sam Naruto, jak wychodził na samym początku, bo wiadomo, tematem jest to, czy Boruto, to, że Boruto staje się teraz sezonowcem, najprawdopodobniej się stanie, nie wiem tego oficjalnie, ale najprawdopodobniej się stanie, czy jest to dobry ruch od strony twórców anime. I powiem wam tak, jeżeli chodzi o pierwszą serię Naruciaka, no to tam przez praktycznie pierwsze 150-140 odcinków nie było prawie w ogóle filerów. Tam pojawił się jeden, może tam trzy maleńkie takie jakieś odcinki, natomiast nie było tam praktycznie w ogóle nie było, prawda? Nie było tak naprawdę czegoś, co mogłoby jakoś zaburzyć fabułę tego anime. Dopiero od odcinka 150, 140, tam któregoś 150, cały czas do góry już do 220 leciały filery, tylko po to, żeby w jakiś sposób nie zatrzymywać emisji cotygodniowego wysiedlenia odcinka, jeżeli chodzi o Naruciaka. Tak, bo akurat Naruto w tamtych czasach do końca serii Shippuden był tygodniowcem, tak? Czyli co tydzień wychodził odcinek anime. Tam wiadomo, z wyjątkami, kiedy jakieś święta były w Japonii, to wtedy pojawiała się tam, nie wiem, była przerwa 2 tygodnie, 3 tygodnie, ale w większości przypadków odcinek pojawiał się raz w tygodniu. Manga natomiast wychodziła co miesiąc. To był miesięcznik, wychodziło co miesiąc, więc tam wiadomo też z jakimiś tam małymi jakimiś przypadkami, ale był to miesięcznik. I później powstała sobie seria Shippuden. Tam filery także powstawały, ale tam był taki przeplot, czyli powiedzmy, nie wiem, 20 odcinków normalnych zapartych na mandze, filerów było z 10, potem kolejne odcinków, nie wiem, 18 na mandze, 14 filerów, 20 na mandze, 3 filery i tak to się przeplatało w miarę rozsądnie. Wiadomo, że pewnego momentu człowiek nie wiedział, że to są w ogóle filery, bo w latach 90., 2000 początkach nie było dojścia do mangi, więc nie było porównania i myślało się, że się ogląda po prostu normalną serię. Ale jak już doszła świadomość i zobaczyło się, że jednak manga jest troszeczkę inna, troszeczkę, że nie było odcinków pokroju pieczenie ciasta czy innych tam dupereli zbierania grzybów, nie to gdzieś w połowie już Shippudena, zacząłem w większości te filery pomijać, zaczęły mnie one irytować. Ale nie było tego tak dużo, więc załóżmy, że nie oglądało się, załóżmy, samego anime, nie wiem, z miesiąc, z dwa, z trzy. No i tam, wiadomo, jakoś te odcinki się kumulowały, że
Był to fajny seans, na godzinkę, dwie, prawda? Natomiast powiem wam, to co odwalili w Boruto, no to to jest hit. No bo jeżeli już wejściówka jest anime i pierwszy odcinek jest oparty na mandze, a kolejne 20 to jest filery zwane tam kanonami, bo niby nawiązują do tego, co dzieje się w Naruciaku, no ale kurwa, no ludzie kochani, ja rozumiem, że takie coś powstaje, nie? Że to ma jakieś tam, wiadomo, chcą zapchać te odcinki, ale Boruto od samego początku manga nie była miesięcznikiem. To był 3-miesięcznik, 4-miesięcznik, zależy od tego, jak tam by wydawane. Nie było to, systematycznie manga nie była wydawana. Więc jaki jest cel robienia tygodniówki z anime, skoro manga wychodzi raz na 3 miesiące? No, to jest nienormalne, no bo przecież ciężko jest rozbić mangę na kilkanaście odcinków w przeciągu, powiedzmy, nie wiem, 3-4 miesięcy. No nie da się, chociażby się nawet bardzo człowiek skąd, nie wiem, dał sobie jakoś, nie wiem, jakby to powiedzieć, sprężył się, to zrobiłby z tego 5 odcinków, może z 6, ale nie zrobi się z tego więcej, więc jeżeli manga wychodziła raz na 3 miesiące, wpakowali za 3-4 odcinki, zrobili z tego 3-4 odcinki, połowa zostawała bez odcinków, no i pakowali filery, tak zrobiło się, nie wiem, 3-4 mangi i już parę miesięcy jest w dziurze i trzeba coś tam wpakować, nie? Więc w tej kwestii wydaje mi się, że Boruto od samego początku powinien być sezonowcem, a nie serią tygodniówką. I twórcom anime, twórcy, nie wiem, głównemu gościowi, który tym dowodzi, zajęło to prawie 300 odcinków, żeby zrozumieć, że to jest do dupy. No bo tak, oglądalność spada, no ale jak ma nie spadać, skoro ludzie, niektórzy czytają mangę, czytają sobie ją spoko, ale jak łączają sobie anime, to mają jakieś dziwne, nie wiadomo skąd, odcinki o zbieraniu szyszek zimą, prawda? No trochę to jest nie bardzo. Druga sprawa, wydaje mi się, że sami rysownicy, którzy też w jakiś sposób są pewnie fanami anime, znaczy anime, mangi, są fanami mangi, którzy rysują to właśnie anime, też się wkurzają, a pewnie wygląda to w ten sposób, że tak, przychodzi sobie gościu, który rządzi całą tą ekipą i mówi tak, wiecie, macie tam kilkanaście projektów, zróbcie tutaj tygodniówkę, nie trzeba zbytnio tu jakoś się przykładać, wymyślić jakiś odcinek taki, powiedzmy, znikąd, no bo trzeba zapchać sobie lukę. No i w tym momencie wydaje mi się, że tacy rysownicy, którzy w jakiś sposób są fanami tej mangi, no też się denerwują. Mówię, no to jest grzebanie zarąbistej marki, moi drodzy, no bo Naruto to jest genialna marka, 20-ponadletnia. I w tym momencie wydaje mi się, że przejście na tą sezonówkę jak najbardziej się opłaci, chociażby dlatego, że ostatnie parę odcinków, które właśnie były oparte na mandze, pokazują, że kreska będzie dobra. Pokazują, że jeżeli naprawdę idzie się przyłożyć i robią to z pasją, wiedząc, że będzie to miało dalej sens, to naprawdę ta kreska wygląda fajnie. I wydaje mi się, że jeżeli zrobią z tego sezonówkę, a patrząc pod kątem innych sezonówek, to naprawdę do sezonówek twórcy się bardziej przykładają, wyglądają lepiej, są bardziej zwarte i naprawdę dynamika w takich anime sezonowych jest rewelacyjna. Oczywiście jest 1% anime, jedyne anime, dlatego właśnie mówię 1%, które wszystkim tym regułom się wypiera i robi swojemu, jest to oczywiście One Piece, rekord Guinnessa i inne tam rzeczy, 1050 odcinków anime, które nigdy się nie nudzi w moim odczuciu i praktycznie nie ma fillerów, tam znikome ilości, ale to jest evenement, o którym zrobimy już kolejny odcinek, to powiem wam, że Boruto takie nie jest. Boruto nie... Tam takiego uniwersum jak w One Piece na przykład nie ma, nie? Więc nie ma nawet co porównywać. Więc wydaje mi się, moi drodzy, robiąc już, zakończając ten odcinek, że jest to rewelacyjna decyzja twórców anime i mam nadzieję, że... Bo to też tylko nie do końca jest ich decyzja, to jest takie domniemanie, ale wydaje się, że to tak będzie, no bo jaki byłby sens kolejnego tam, jeżeli zaprzestali robienia w tym momencie tej serii, no to wydaje się, że i zrobili na niejako zrzędne, tylko przerwane, to wydaje się, że możliwe, że właśnie to jest ich cel, zrobić tego sezonówkę i myślę, że tutaj zaczną, to zrobią pierwszy sezon, zrobią w momencie, jak saga Kouda się zakończy, no bo tak naprawdę będzie ona pewnie trwała jeszcze jakiś dłuższy czas i zrobienie sezonu wcześniej niż zakończenie sagi Kouda jest bez sensu, prawda? Także myślę, że doczekają do zakończenia sagi Kouda, a potem co będzie dalej, to najprawdopodobniej zaważy właśnie na tym ten domniemany, ale jeszcze nie, wydaje mi się, że w tym momencie, jak nagrałem ten odcinek, nie
potwierdzony jeszcze przez twórców sezon. No i cóż, napiszcie, czy waszym zdaniem w komentarzach przejście Boruciaka na sezonowiec będzie w porządku, czy jesteście za tym? Oczywiście, podobało się, łapka w górę, nie to w dół, komentarz, subskrypcja, jak oczywiście nie subskrybujecie, będzie bardzo miło i do następnego odcinka.